Anna Jakubczyk, witam Państwa w Miejskim Programie Informacyjnym. Oto skrót tego, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowicach świętują stulecie. Piknik rodzin zastępczych. Oraz regaty dzielnic o puchar prezydenta miasta Rybnika. 3 września strażacy z Boguszowic zeznali chwili wytchnienia, a ich codzienne troski związane z ryzykiem zawodowym odeszły na bok, bowiem Ochotnicza Straż Pożarna świętowała stulecie. W 1911 roku było założenie. Później jakieś były przerwy, bo to wiadomo, czas międzywojenny, ale społeczność odbudowała to. W ramach, co pamiętam, to było w międzywojennym czasie, było zaprzestanie, bo wiadomo, hitlerowcy. Później się odnowiła. Zapadła decyzja, żeby odbudować nową remizę. No i tak do dzisiaj to przyjmujemy, pokolenie za pokoleniem. Mimo iż początki były trudne, bowiem brakowało wyszkolonej kadry ratowniczo-gaśniczej oraz dobrego sprzętu gaśniczego, dziś OSP w Boguszowicach cieszy się dobrą formą i sporym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy chętnie wstępują w strażackie szeregi. Dziś jednostka liczy sobie 60 strażaków. Jeszcze dochodzą, cały czas dochodzą. Jest zainteresowanie strażą. Mamy współpracę ze szkołą podstawową, z przedszkolem, z gimnazjum. Chcemy to jeszcze bardziej reaktywować i chyba się nam to uda. Mimo wielu obowiązków strażacy znajdują również czas na sportowe rozrywki. Aktywna forma wypoczynku to właśnie złoty środek prezesa OSP, by zachęcić młodzież do współpracy. Myślimy o wspaniałej świetlicy, żeby przyciągnąć dzieci, boisko z tyłu, żeby mogli też tam nie tylko ćwiczyć bojowo, ale i grać na sportowo. Podczas obchodów stulecia OSP w Boguszowicach wielu zasłużonych strażaków zostało nagrodzonych medalami. 4 września trzy dzielnice Rybnika świętowały dożynki. Co roku fantastyczny korowód zadziwia mieszkańców Popielowa i Radziejowa, które święto planów obchodzą wspólnie. Co roku jest praktycznie ten sam korowód i co roku on jest bardzo fajny. Pochód poprowadziły dzieci na koniach, tuż za nimi bryczki z samorządowcami, a później kolejne już traktory z przyczepami, wszystkie pięknie przystrojone. Na nich siedzieli zadowoleni mieszkańcy oraz gospodyni wiejskie z koroną. Rytm marszu nadawała orkiestra siedząca na jednej z przyczep. Korowód zakończył się na boisku w Popielowie, gdzie mieszkańcy rozpoczynali świętowanie. A było co świętować, bowiem plony były dobre, mówią organizatorzy. Plony no lepsze niż w zeszłym chyba. Lepsze chyba lato było. To znaczy? No wiosna była w zeszłym roku bardzo, bardzo kiepska. Czy jednak w Popielowie i Radziejowie jest wielu rolników? Dzielnica Popielów, tak samo jak dzielnica Radziejów, są to dzielnice, jak Państwo widzicie, jednak mimo wszystko zamieszkane przez autochtonów, czyli tych, którzy tutaj no, zakładali te wszystkie osiedla, nie osiedla, nie jest to, są to wszystko domki jednorodzinne. Rolników na palcach można policzyć także w Kamieniu, ale tam mimo to również obchodzono święto plonów. Obchodzimy to święto dlatego, że to jest podziękowanie za owoce ziemi, to znaczy sadów, ogrodów, nie tylko z ziemi takiej rolniczej, żeby można powiedzieć o rolnikach. W Kamieniu również był korowód, tyle że wesoło i barwnie przebranych dzieci, dla których udział w dożynkach był prawdziwą frajdą. I dla nich, jak i dla wszystkich mieszkańców czekał tradycyjny śląski kołocz, orkiestra oraz dobra zabawa. W niedzielę 4 września odbyły się regaty o puchar prezydenta Rybnika. Na Zalewie Rybnickim zjawiły się reprezentacje poszczególnych dzielnic, które rywalizowały o palmę zwycięstwa. Już po raz 13 przypadło nam organizować w Radzie Dzielnicy Śródmieścia te regaty. My to określamy regaty prezydenckie, jako że o puchar pana prezydenta Adama Fudalego. W tym roku w regatach wzięło udział 13 załóg czteroosobowych. 3 z nich to reprezentanci dzielnic. Natomiast 4. osobą był doświadczony sternik z patentem żeglarskim. Jak przyznał organizator Franciszek Wrana, wyjątkowo sprawnie tym razem drużyny wypłynęły na linię startu. Pogoda zresztą też sprzyjała regatom. Piękna pogoda, jak widać, wiaterek coraz lepszy. Także nie ma obaw, że staniemy na wodzie. Odbyły się 4 wyścigi, każde oceniane oddzielnie przez sędziów. Ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła reprezentacja dzielnicy Paruszowic-Piaski. Kolejne miejsca zajęły drużyny Chwałęcic oraz drużyna dzielnic Ligota, Ligocka Kuźnia. W niedzielę 4 września na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej odbył się niecodzienny spektakl, który, jak się można było spodziewać, przyciągnął komplet widzów, bowiem gala musicalowo-operatkowa.
Ta gala jest specjalnie zorganizowana z okazji inauguracji naszego roku artystycznego, sezonu artystycznego Teatru Ziemi Rybnickiej 2011-2012. Gala była zorganizowana z niezwykłym rozmachem. Organizatorzy pomyśleli m.in. o części widowni, która nie zdołała się dostać do wnętrza teatru i specjalnie dla niej zamontowała telebim przed Rybnickim Centrum Kultury, z którego można było obserwować występy. Publikę bawiła przez ponad godzinę orkiestra, chór i soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jak zapewniał dyrektor teatru Adam Świerczyna, artyści ci gwarantują widowisko na najwyższym poziomie. Wielu, wielu znakomitych wykonawców, wśród nich m.in. Andrzej Lampert, laureat szansy na sukces, świetny wykonawca, którego zapewne będziemy mieli okazję się podziwiać w repertuarze klasycznym. Prócz tego zaprezentowali się Małgorzata Długosz oraz Bartosz Urbanowicz. 3 września u państwa Ireny i Tadeusza Węgrzyk odbył się 9. piknik rodzin zastępczych, na który zaproszono środowisko rodzin zastępczych z terenu grodzkiego powiatu rybnickiego. To się wpisało już w klimat, w organizację wszystkich uroczystości naszych, tych, które są związane z rodzinami zastępczymi. Zawsze tutaj jest miła, sympatyczna atmosfera, zresztą jak to wszystko widać za nami tutaj. Dzieci bawią się, szereg atrakcji dla dzieci. Piknik jak zwykle tradycyjnie rozpoczął się mszą świętą. Później na wszystkich czekał ciepły obiad oraz moc atrakcji, głównie dla dzieci, które zjawiły się ze swoimi zastępczymi rodzicami. W Rybniku jest ponad 170 rodzin, ponad 200 dzieci przebywa w tych rodzinach. Mamy też 2 rodzinne domy dziecka, które opiekują się dziećmi i to w większej liczbie. W rodzinnych domach dziecka jest 8-9 dzieci. Niestety to wciąż niewiele. Zdają sobie z tego sprawę państwo Węgrzy, którzy od kilkunastu lat przyjmują pod swój dach dzieci. Z chęcią też organizują pikniki. My jesteśmy rodziną zastępczą pełniącą pogotowia rodzinnego i działamy jako, jesteśmy jako w zasadzie pierwszą w Rybniku. No i od tamtych czasów, 14 lat temu to się zaczęło, pikniki nie były kolejno, natomiast od pewnego czasu są sukcesywnie, co weekend, jest to pierwszy weekend września. W czasie pikniku rodziny zastępcze integrowały się i taki też był cel spotkania, jak również promocja rodzicielstwa zastępczego. Kolejne rodziny zastępcze są bowiem wciąż potrzebne i ciągle poszukiwane. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zabawki, zwłaszcza w rękach dzieci. Jednak już po kilku chwilach można odnieść wrażenie, że potrafią znacznie więcej niż tylko chwilowo zająć uwagę 8-latka. Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zorganizował zajęcia dla młodych miłośników robotyki, gdzie mogą oni poszerzać horyzonty w tym właśnie zakresie. Jak utrzymuje pomysłodawca i organizator zajęć Antoni Duda, w przyszłości przyniesie im to wiele korzyści. Automatyków, robotyków będą wszystkie firmy szukały wcześniej czy później, bo jest to wymuszony postęp technologiczny. Na pierwsze organizacyjne zajęcia dzieci przyszły razem z rodzicami. Oni również wyglądali na zafascynowanych możliwościami małych robotów. I podobnie jak organizator sądzą, że warto zapisać dzieci na taki kurs. Mój synek bardzo lubi takie roboty, informatykę. Wydaje mi się, że mu się to w ogóle przyda w szkole. Nie? Niewątpliwie cieszy fakt, że takie placówki podejmują inicjatywę i organizują tego typu zajęcia. To ważne, by młodzi ludzie w przyszłości byli jak najprędzej i jak najlepiej przystosowani do wymogów rynku pracy. Warsztaty pod nazwą Nowe Edukacje i Technologie odbywają się w każdy wtorek i środę w Młodzieżowym Domu Kultury. Zaczynają się o godzinie 15 i trwają 1,5 godziny. Mogą w nich brać udział wszystkie dzieci. Rybnik jak co roku przygotował sporo atrakcji z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Od 16 do 22 września zapraszamy mieszkańców Rybnika do tego, żeby razem z nami uczestniczyli i świętowali ten tydzień w taki specyficzny sposób. W Rybniku Tydzień Zrównoważonego Transportu będzie obchodzony pod hasłem autobus i rower. Miasto przygotowało z tej okazji wiele atrakcji. Jedną z nich jest darmowa wycieczka do Ród. Ta niezwykła podróż została podzielona na 2 etapy. Pierwsza jej część to przewóz uczestników imprezy wraz z rowerami do Ród. Końcowy przystanek kursu Rudy Kościół będzie początkiem rowerowej wycieczki po Rudach. Planowane są też inne niespodzianki. I bezpłatne autobusy za okazaniem oczywiście dowodów rejestracyjnych, no i konkurs. I to jest chyba to największa niespodzianka, bo można wygrać rower, który składa się jak bagaż. Na tę wygraną ma szansę każdy mieszkaniec Rybnika, który minimum od 1 stycznia 2010 roku jest posiadaczem imiennej e-karty. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do chwili obecnej aktywował na niej minimum 10 biletów okresowych 28-dniowych oraz zaznaczy 3 prawidłowe odpowiedzi na proste pytania. Szczegóły harmonogramu obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu można znaleźć na stronie www.ztzrybnik.pl. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym miejskim programie informacyjnym. Zapraszam za tydzień.
Do zobaczenia.